Dzień dobry, w piękny czwarteczek, słoneczko świeci, nie jest ciepło, jest bardzo rzeźko, ale jest przepiękna pogoda, pięknie świeci słońce, tak jak już powiedziałam, także witajcie w czwartek. Słuchajcie, nie ma to jak odpalantować się w białą lnianą koszulę i to jeszcze tak, wiecie, wyprasować na listeczek i wziąć się za robienie pasty jajecznej i to jeszcze pasty jajecznej z tuńczykiem, także mam nadzieję, że biała koszula nie przejdzie mi tym specyficznym zapaszkiem rybki. Trzymajcie kciuki. Także biorę się za robienie pasty. Mam nadzieję, że zdążę ją zrobić przed tym, jak Przemek wróci. Wyobraźcie sobie, że Przemek przyjechał prosto z Warszawy specjalnie, to znaczy wczoraj przyjechał. Przyjechał z Warszawy po to, żeby załatwić sobie skierowanie na wizytę u ortopedy w Warszawie. Nie wiem, czy wy znacie historię rozwalonego kolana Przemka? Przemek ma rozwalone całkowicie kolano. I wreszcie nadszedł ten czas, w którym należałoby zrobić porządek z tym kolanem, bo już ma taką wystającą kulkę od wewnętrznej strony kolana i po prostu no jest wyłączony praktycznie, jeśli chodzi o tą nogę. Moja mamunia, kochana, dziękuję ci bardzo pięknie, załatwiła mu numer telefonu do specjalisty w Warszawie, który robi operację kolana w Otwocku. Już nie pamiętam nazwiska, jeżeli ktoś byłby zainteresowany i poszukiwał specjalisty w sprawie kolana, to chętnie się podzielę numerem telefonu. Wiecie, dobrem trzeba się dzielić. I Przemek, słuchajcie, był już u pana doktora. Pan doktor obejrzał kolano, no ale wiecie, od samego patrzenia to niewiele zrobi, więc skierował go do lekarza pierwszego kontaktu, żeby ten z kolei wystawił skierowanie do ortopedy i do badania ultrasonograficznego. Ponieważ tą pierwszą wizytę Przemek odbył prywatnie, no ale no wiecie, od czegoś to ubezpieczenie jest. Podobno bardzo szybko, w miarę szybko, jak na polskie warunki, można się zakwalifikować właśnie na operację kolana, czy w ogóle każdy zabieg tam właśnie w Otwocku wykonywany u tego doktora, u pana profesora. Więc no, przyjechał Przemek po skierowanie i o ile dostał skierowanie do ortopedy, to o tyle, wyobraźcie sobie, nasza pani doktor powiedziała, że nie jest kompetentną osobą do tego, żeby wystawić skierowanie na USG, więc ja się pytam, kto ma skierować człowieka na USG, jeśli nie lekarz pierwszego kontaktu? No powiedzcie mi, bo może ja jestem w błędzie. W każdym bądź razie Przemek jest właśnie na etapie objeżdżania miasta Ełku w poszukiwaniu prywatnego gabinetu, który mu zrobi prześwietlenie. I wyobraźcie sobie, że dzwonił do mnie przed chwilą, objechał już kilka przychodni i najwcześniej, prywatnie oczywiście, no bo skierowania nie ma. Prywatnie mamy dzisiaj którego? 9 maja, więc najwcześniej połowa czerwca na prywatne USG. I nie wiadomo, czy nie skończy się tym właśnie, że zaraz będzie się zabierał z powrotem i jechał do Warszawy z nadzieją, że szybciej zrobi to badanie USG w Warszawie niż w Ełku. To jest jakiś koszmar. To jest jakiś, słuchajcie, koszmar, jeśli chodzi o dostępność lekarzy w Polsce. Myjecie puszkę po rybach, zanim wrzucicie ją do śmietnika. Wiecie, mnie zapach ryby nie przeszkadza zupełnie. Natomiast jakbym zostawiła puszkę z cząstką chociaż rybki w środku i wyrzuciła ją do śmietnika w domu, to zostałabym mocno pogoniona, więc tego nie robię. Myję puszkę przed wrzuceniem ją do... czego? Do śmietnika. Dobra, uwielbiam to urządzenie. To urządzenie, zobaczcie, widzicie jak wygląda, jest pokryte taką szlachetną patyną rdzawą. I to nie jest od mycia zmywarce. Wiecie, że ten ubijak do ziemniaków chyba po drugim myciu już zaczął mi obłazić rdzą. Nie wiem, z czego to jest wykonane, ale mam do tego dziadostwa sentyment niesamowity, nie jestem w stanie go wyrzucić. Jest to moja prywatna rdza, słuchajcie, wyhodowana na tutaj moim łonie i mam nadzieję, że mnie nie zabije.
każdym bądź razie ubiłam już wszystko razem. Będę zaraz dodawać majonez i szczypiorek, musztardkę i te sprawy i będę szła do pracy rozjadać. Dobra, ubiłam, mogę zacząć mieszać. Także dajcie znać, jakie macie doświadczenia ze skierowaniami na USG, bo możemy faktycznie czegoś nie wiedzieć. Dajcie znać, czy wasi lekarze pierwszego kontaktu mają jakiś problem z wypisywaniem skierowań na badania specjalistyczne, bo nasza pani doktor, ja już tutaj nazwiska nie wymienię, ma ogromne problemy, zawsze takie miała i nawet dzisiaj, jak szukałam numeru telefonu do przychodni, żeby Przemek zadzwonił, to słuchajcie, jeden z komentarzy pod właśnie... Jeden z komentarzy na stronie brzmiał mniej więcej, że bardziej prawdopodobne jest dojście, nie, bardziej prawdopodobne jest ponowne zejście Chrystusa na ziemię za chwilę, niż wydębienie skierowania na badania specjalistyczne od tejże pani doktor. Także pomyślcie sobie, jakie ludzie mają doświadczenia, jeśli chodzi o te skierowania, skoro piszą takie komentarze. Ale co trzeba jej oddać i dlatego ja nie zmieniam lekarza, no bo ja generalnie to w ogóle nie choruję, ale jest jeszcze inny powód, dla którego nie zmieniam lekarza. Dlatego, że mam do niej ogromny szacunek, że w momencie, w którym była pandemia, gdzie nikt nikogo nie przyjmował i że trzeba było kijem walić w okna do przychodni, żeby, nie wiem, skierowanie dostać, czy w ogóle, nie wiem, receptę na cokolwiek, to wiecie co, ta kobieta przyjmowała wszystkich bez gadania, czy byłeś zaszczepiony, czy byłeś niezaszczepiony, nie odmówiła nikomu. Jak była potrzeba, żeby kogoś przyjęła danego dnia, to bez zapisu, po prostu trzeba było czekać na koniec kolejki, nie odmówiła nigdy nikomu i to jest dla mnie powód, dla którego dopóki ona będzie przyjmowała, to ja nie zmienię lekarza, ponieważ za to, co zrobiła, a miałyśmy inny zupełnie pogląd na temat szczepienia, to pomimo tego, że miałyśmy ten inny pogląd na temat szczepienia, nigdy nie odmówiła przyjęcia pacjenta w tym najgorszym czasie, więc za to ma u mnie dozgonny szacunek. Dobra, dorabiam i wietrzę mieszkanie, zanim Przemek wróci. Widzimy się później. Pasta gotowa, ja wam tylko chcę pokazać, jak traficie na coś takiego, to jest przyprawa do twarogu z suszonymi pomidorami, lubczykiem i czarnym pieprzem, to ja bardzo serdecznie polecam, to jest taka właśnie super mieszanka przypraw i ona się świetnie sprawdza do wszelkiego rodzaju past. Naprawdę polecam, to jest prymat, 2 zł kosztowała czy coś takiego, także świetnie wymieszana taka mieszanka przyprawowa, polecam. Udało mi się do godziny 18 z groszami nie upierdzielić białej koszuli, więc zabieram się za robienie kolacji powiedzmy, obiadu nie było. Gaba jest, że tak powiem, na samowyżywieniu. Natomiast ja wieczorem robię sobie coś, co zaczęłam już robić wczoraj, żeby było szybciej. Będę robiła taką udawaną chińszczyznę. Od wczoraj mam już usmażonego kurczaka, który nie powinien być wczoraj smażony, bo już wysechł, ale ja wiedziałam, że dzisiaj nie będę miała czasu, więc go tak tylko troszeczkę tak wiecie, żeby się białko ścięło. I tak jak mówię, udawana chińszczyzna, czyli mieszanka chińska. Takiej jeszcze nie brałam, to jest mieszanka z Intermarché. No i powiem wam, że specjalnie nie różni się od żadnej innej, więc może być. A kosztowała tylko 3,99 za... Ile tutaj go jest? Za 450 gramów, czyli tak jak wszędzie chyba. Przynajmniej wagowo. Teraz to wysypię i zobaczymy. Nawet jest spora ilość bambusa, spora ilość grzybów, mun. Ja jestem przygotowana na sytuacje, w których będzie mało grzybów, mun, bo Gaba jest wielbicielką grzybów, mun. I kupiłam sobie, wam pokazuję, kupiłam sobie z
suszone grzyby mun, żeby w razie co dołożyć. I nie wiem, czy nie dołożę, bo niech się dziewczyna cieszy. Zrobię taką dużą porcję, to będziemy miały jeszcze, myślę, że na jutro. No, zobaczymy. O, dołożę połowę tego. Jeszcze tych suszonych nigdy nie dokładnie. Dobra. Powiem Wam, że za dużo tego nie ma. No ale dobra. Najważniejsze, że cośkolwiek więcej będzie niż było w tej mieszance. Doszłam do wniosku, że będę gotować, będę z Wami rozmawiać, bo chciałam z Wami na jeden temat właśnie porozmawiać. A nie będę tutaj robiła jakiejś takiej, wiecie, sztucznej, szkolnej sytuacji, nie będę się tu rozsiadać i wygłaszać jakieś swoje teorie spiskowe, ale nie będą one spiskowe. Po prostu mówię sobie, ja będę gotować i będę jednocześnie do Was mówić. Chwila, ginę. Wróciłam właśnie z paznokci, dlatego tak późno ten obiad, bo dopiero na 16 byłam na paznokciach, także jestem dumna z Weroniki, która ma już coraz szybciej te paznokcie robi. Teraz Wam pokażę, jakie mam pazury, ale właśnie chciałam z Wami porozmawiać, żebyście wypowiedziały się w jednej kwestii, która mnie generalnie dość poruszyła. Właśnie jeśli chodzi o tą dziewczynę, która robi mi paznokcie, którą bardzo, bardzo lubię. Stawię się do światła, żebyście widziały, bo cały pic polega na tym, jak one błyszczą. To jest coś, co ja sama chciałam. To jest różowa baza, która jest pokryta właśnie takim różowym pyłkiem, tylko to jest taki różowo-liliowo coś tam i to wiecie, wszystko razem tak wychodzi. Zobaczcie, jak ładnie zrobione są te paznokcie, jak pięknie opracowane są skórki. Ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, zobaczcie. Nie mam się absolutnie do czego doczepić. I właśnie w związku z tym chciałabym z Wami porozmawiać, bo chciałabym poznać Wasze zdanie w pewnym temacie. Słuchajcie, ta dziewczyna pracuje tam już gdzieś około 2 miesięcy, no bo ja sama robiłam tam pewnie z 1,5 miesiąca temu, a ona pracowała, pierwsze paznokcie, a ona tam pracowała już jakiś czas przed tym, jak ja przyszłam. I wyobraźcie sobie, że nie rozumiem dlaczego, ale szefowa nie dopuszcza do niej żadnej klientki. Ja jestem jedyną osobą, której ona robi paznokcie, także zrobiłam jej paznokcie trzeci raz i nic poza tym nie robi. Ja nie rozumiem tego zupełnie. Dziewczyna jest, no powiem szczerze, zdołowana totalnie, ponieważ szła do tej pracy z nadzieją na to, że się czegoś nauczy. Ona jest po kursie, który kosztował, już z nią rozmawiałam, dość duże pieniądze, w bardzo profesjonalnym miejscu ten kurs odbyła. No ja widzę, jak ona robi te paznokcie. Jak na dziewczynę, która jest dopiero co po kursie, to dla mnie to te paznokcie są perfekcyjne. Pewnie można zrobić coś więcej, pewnie można być jeszcze dokładniejszym, ale słuchajcie, do tego potrzebna jest praktyka. A jeżeli szefowa nie dopuszcza jej do klientek i dodam, że między innymi też dlatego jej nie płaci, dzwoni po nią tylko wtedy, kiedy jest coś do zrobienia i płaci jej bardzo śmieszne pieniądze. I ja nie mogę tego zrozumieć, bo słuchajcie, jesteście po kursie, jakim on by nie był, nieważne czy to paznokcie, czy jakikolwiek inny, jesteście po kursie, no to jeżeli jakiś zakład pracy decyduje się Was przyjąć na jakąkolwiek formę, do jakiejkolwiek formy pracy, czy z formy zatrudnienia, czy to na umowę o pracę, czy na umowę zlecenie, czy cokolwiek, no to słuchajcie, no to chyba wiedzą, że jesteście dopiero po kursie, prawda? Ja nie mogę tego zrozumieć. Pani właścicielka
argumentuję to w ten sposób, że no nikt do Ciebie się nie chce zapisać. Słuchajcie, jeżeli macie do wyboru w salonie kosmetycznym wykwalifikowaną panią, która robi te paznokcie wiele, wiele lat, ma taką, a nie inną, bardzo dobrą opinię i macie do wyboru właśnie ją, a dopiero uczącą się dziewczynę, no to kogo byście wybrały? Podejrzewam, że większość z Was powiedziałaby, że no, skoro płaci, to chce tą wykwalifikowaną panią, o której wiadomo, że zrobi tak jak trzeba, nie? Tylko powiedzcie mi, jak w takim układzie ta dziewczyna ma się uczyć? Próbowała zapraszać do tego salonu swoje koleżanki, w którym odpłatnie w tym miejscu chciała robić paznokcie. Pani właścicielka nie zgodziła się na to, powiedziała: nie szukaj, ja będę Tobie podsyłać klientów swoich. No i jest tak, jak jest z tym podsyłaniem, czyli nie podsuwa jej nikogo. Dziewczyna jest zdesperowana, chce zacząć dorosłe życie, chce się wyprowadzić od rodziców, no ale no słuchajcie, przy takim opłacaniu jej przez pracodawcę, to nie ma szans na to, żeby za własne waciki w miesiącu zapłacić, a co dopiero za życie. I ja się teraz pytam, czy według Was to jest normalne? Bo według mnie to jest chore. Ja rozumiem, że klientka wybiera profesjonalną osobę od paznokci, tylko że wydaje mi się, że jakoś trzeba byłoby chyba zachęcić te klientki do tego, żeby skorzystały jednak z usług tej młodej dziewczyny. I druga sprawa, że należałoby też wziąć jakąś odpowiedzialność za tą dziewczynę i informować klientki o tym, jak dobrym ona jest fachowcem. Albo powiedzieć jej, że żeby szukała innej pracy, nie? No bo sytuacja jest dla mnie co najmniej dziwna. Dziewczyna jest ciągle pod telefonem, bo tego jeszcze nie powiedziałam, jest ciągle pod telefonem, nigdzie nie, mówi, nawet na majówkę nie pojechała nigdzie, bo bała się, że te dni pomiędzy pierwszym i trzecim, czy ten dzień, bała się, że szefowa zadzwoni i powie jej, że jest ktoś do zrobienia paznokci, więc nie ruszała się z miejsca. Szefowa okazało się, że była przez cały czas na urlopie i nawet jej nie poinformowała o tym, że gabinet będzie zamknięty i że może sobie darować czekanie na klienta i może spokojnie pojechać gdzieś tam. Więc no, ja tego nie rozumiem. Dla mnie jest to bardzo dziwne podejście. Nie rozumiem tego. Zupełnie tego nie rozumiem. Wytłumaczcie mi to, bo może ja jakoś jestem dziwna. Nie rozumiem. No popatrzcie na te paznokcie. To jest dziewczyna, która jest 2 miesiące po kursie i robi te paznokcie, jak same słyszycie, bardzo okazjonalnie. A wychodzi na to, że robi je świetnie. No, no świetnie. Po prostu. Ja rozumiem, że może miałaby problem z malowaniem jakichś wzorków, czy nie wiem, ale słuchajcie, ja do tej pory chodziłam do pań, które robiły mi paznokcie i miały wieloletni staż i żadna z nich nie umiała odręcznie malować żadnych wzorków, takich wiecie, skomplikowanych, bo nie mówię o jakichś prostych wzorkach, które są jakoś tam do ogarnięcia. Ale są dziewczyny, które no, obrazy niemalże malują na tych paznokciach i ja rozumiem, że wtedy i to kosztuje więcej, jasna sprawa to jest. Także dajcie znać, co Wy sądzicie, czy dla Was ta sytuacja jest normalna? No bo wiecie, ja pamiętam te czasy, że jak przyszło się po szkole, mówię tutaj szczególnie o zawodowych szkołach, może nie za moich czasów, ale pamiętam z opowiadań, jak to było kiedyś, że jak ktoś szedł na, jak to się kiedyś nazywało, nie na staż, tylko na do rzemieślnika szedł na, no już nie pamiętam, w każdym razie no wiecie, że jak młody dzieciak szedł właśnie do pierwszej pracy gdzieś tam, to najpierw było przynieść, podaj, pozamiataj. Ale jednak coś było.
u takiego fryzjera, to się przynajmniej nauczył perfekcyjnie podłogę zamiatać, prawda? A ona jest pod telefonem i ma przyjść wtedy, kiedy... No nie rozumiem tego zupełnie. No to jak zatrudniać dzieciaka, nie dać mu zarobić? Ja sobie tego nie wyobrażam. Bardzo żałuję, że nie mam możliwości zatrudnienia tej dziewczyny, bo nie mam salonu kosmetycznego, ale ja byłabym bardzo zadowolona z takiej klientki, z takiej pracownicy. Miła, grzeczna, bardzo dokładna, czysta. Nie rozumiem. Kończę moje tutaj obiady. Odezwę się do Was później, jak już się napcham, ponieważ naprawdę jestem dość głodna. I potem porozmawiamy sobie o jeszcze jednej rzeczy. Także dzisiaj vlog przegadany. Mam nadzieję, że lubicie tak jak ja takie vlogi, bo nawet próbowałam, powiem Wam szczerze, dzisiaj znaleźć coś, co mogłabym Wam pokazać, co kupiłam, ale doszłam do wniosku, że nie będę robiła z siebie tego, kim nie jestem. O, w ten sposób. Nie będę robiła specjalnie jakichś zakupów, tylko po to, żeby je pokazać. No nie. Nie będę. Więc mam nadzieję, że będą Wam się podobały też takie vlogi, w których sobie pogadamy na jakieś tematy, bo przyznam szczerze, że to jest typ vlogów, który ja najbardziej lubię oglądać. Dla mnie twórca, którego bardzo lubię, z którym lubię spędzać czas, to jest, mówię o dziewczynach, twórczyniach, to są dziewczyny jak koleżanki. Dla mnie to na takim filmie ona może mieć kafelki, ewentualnie piec chleb i gadać po prostu. Gadać do mnie na jakiś konkretny albo niekonkretny temat i ja po prostu lubię z nią spędzać czas. Więc mam nadzieję, że zostanie tutaj ktoś, chociaż parę osób, które po prostu lubią sobie ze mną pogadać o głupotach. Wrócę niedługo. Dużo czytam o okadzaniu ziołami domu. Tylko ta moja lawenda, słuchajcie, balkonowa, ona troszeczkę jest jeszcze mokra po wczorajszych deszczach i tak nie do końca chce się palić. Ale zapach jest niesamowity. Trzeba pamiętać, że jeżeli okadzacie dom ziołami swoimi, czy też kupnymi, to trzeba to robić z intencją. Nie po prostu podpalić, zgasić i machać po domu, tylko w konkretnej intencji. Ja bardzo wierzę w takie rzeczy. Każdy sposób na to, żeby pozbyć się z domu złej energii, jest wart tego, żeby go wypróbować. Muszę ją jeszcze podsuszyć. Ten fragment o kadzidle, o okadzaniu mieszkania, czy w ogóle jakiejkolwiek przestrzeni Waszej prywatnej kadzidłem, ziołami, nagrywałam wczoraj. Natomiast słuchajcie, dzisiaj szukałam sobie w internecie różnych wiadomości właśnie na temat takiego słowiańskiego, właściwie starego, takiego, wiecie, z przeszłości naszych przodków, takiego okadzania. I słuchajcie, znalazłam trzy zioła, które są bardzo łatwo dostępne, które podczas spacerów z piesami waszymi możecie sobie pozrywać gdzieś na łąkach czy blisko ulic, bo to są takie właśnie roślinki, które żyją w zasięgu naszych spacerów, gdzie się właściwie nie ruszymy, to one wszędzie są. I pomijając moją lawendę, którą wiecie, ja, że na balkonie mam w dużych ilościach i potem ścinam, nie wiem co z tym zrobić, znudziło mi się już robienie tych torebek z wypchanych tą lawendą. I właśnie oprócz lawendy jest wrotycz,
I krwawnik. Ja Wam umieszczę zdjęcia na... Teraz pewnie widzicie, jak wygląda brotycz i krwawnik. Pewnie każdy z nas wie dokładnie, zna te rośliny, z tego jak one wyglądają. Natomiast nie każdy wie, jak one się nazywają. Ja na przykład przyznam się szczerze, że bukiety z brotyczu i z brotycza i z krwawnika robiło się u nas w kwiaciarni od dawna i że brotycz jest brotycz, to wiedziałam, ale że krwawnik to krwawnik, to dowiedziałam się dopiero jakiś czas temu, więc może też nie wszyscy wiedzą. I właśnie podobno piękne połączenie zapachu daje wysuszony brotycz z krwawnikiem i właśnie w połączeniu z lawendą. Dowiedziałam się również, że największą moc taką czyścicielską wymiatania złych energii mają właśnie kadzidła, które są robione własnoręcznie, czyli wiecie, najpierw zbieracie sobie na spacerku różne zioła, potem we własnym domu to suszycie, zbijacie w ścisły taki taki bukiecik, który wiecie, obwiązujecie jakimś naturalnym sznurkiem, który się też pali. I tym można właśnie okadzać dom. I trzeba pamiętać właśnie, żeby okadzać dom z intencją, że nie może to być takie okadzanie, że po prostu biegacie. To jest niemożliwe. Włączyłam kamerę, ona już się dorwała do kości. Nie będzie w tym vlogu takiej, wiecie, romantycznej, lekko tajemniczej atmosfery, ponieważ będzie atmosfera pod gryzącym kość psem. W każdym razie dowiedziałam się również wiele rzeczy na temat tego, dlaczego nie palić białej szałwii, która jest, jeżeli interesujecie się troszeczkę ziołami i właśnie takim wykorzystaniem ziół do czyszczenia atmosfery, no to wiecie, że biała szałwia to jest taka flagowa wręcz roślina do okadzania wnętrz. Podobnie jak palo santo, którego też nie powinniśmy używać. Szczególnie takiego kupowanego gdzieś tam na Allegro, czy właśnie już przygotowanego do palenia. Z wielu różnych przyczyn, jeżeli jesteście zainteresowane, to ja chętnie rozwinę temat. Czytałam też dzisiaj artykuł o tym, że wiecie, że nie ma się co obrażać na coś takiego jak aromatyczne kadzidło i domniemywać jakichś, nie wiem, złych mocy czy czegoś podobnego. Pamiętajmy również, że w kościele katolickim kadzidło też jest przecież wykorzystywane w trakcie mszy świętej. Ksiądz przecież pali kadzidło i przez cały kościół czujecie ten piękny zapach. Ja nigdy nie zastanawiałam się, dlaczego właśnie ksiądz bierze kadzidło i okaza wszystkich w kościele. Była to po prostu dla mnie taka część mszy świętej i tyle. Dopiero teraz tak głębiej zaczęłam się zastanawiać nad właśnie kadzidłem. Przecież Pan Jezus z Trzech Króli jako dzieciątko też dostał mirrę i kadzidło od Trzech Króli, prawda? Także widać, że niby jest to zwyczaj pogański, tak, no bo to przecież nasze babki tutaj na Podlasiu szeptuchy okadzały, łączyły zioła w różne mieszanki, którymi właśnie odczyniały uroki. No to słuchajcie, pogańskie zwyczaje widać też tak się różniły od zwyczajów chrześcijańskich. Przynajmniej na tym etapie. Ja bardzo chętnie pociągnę temat i bardzo chętnie będę Wam pokazywała moje kadzidła. Pokażę Wam właśnie, opowiem Wam może o zapachu, który właśnie się wydobywa z takiego kadzidła. Powiem Wam, że ja tej lawendki to miałam bardzo niewiele, dlatego że jakoś 3 dni temu przecież robiłam porządek na balkonie i całą pościnaną lawendę wywaliłam po prostu. A, i jeszcze podobno świetny jest też jest ziele laurowe, liście laurowe właśnie do kadzidła, rozmaryn, czyli wszystkie nasze takie prawdziwe słowiańskie tutaj okoliczne zioła.
trzeba korzystać z bogactwa tego, co nas otacza. Dobra, ja będę kończyć, ponieważ i tak już nie posłuchamy sobie, nie porozmawiamy sobie, bo ta pani już tak intensywnie gryzie kość, że szok. Wykorzystujmy to, co daje nam natura. No, takie przesłanie na dziś. Dziękuję wam bardzo, kochani. Do zobaczenia w przyszłym filmie. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki, pa, pa.